widzowie, z tej strony Fia, a to 30 Simów w bardzo malutkim domku. To jest mój mini domek, który zbudowałam w jednym z poprzednich filmów. Krysia numer 13 już wrąbała się do domu, nawet nie wiem kiedy. A to jest pozostała 29, która będzie miała za zadanie przeżyć w tym ultra malutkim domku. Przed nami tutaj para Fit Lovers, czyli Pamela razem z Januszem, Sim Królik, Madzia Gesslur i inni Simowie zrobieni przez was, przeze mnie i tacy wygenerowani przez grę. Także mamy tutaj super mieszankę. Właśnie wszyscy weszli do środka, a my zabieramy braweczkę. Jak jesteście ciekawi, czy dadzą radę, czy przeżyją, jak będzie wyglądało ich życie w takim malutkim mini domu, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam was do oglądania. Właśnie się rozpoczął, wszyscy są na naszej działce, zamknięci, połowa z nich jest w domu. Jak widzicie, dom wcale nie jest duży, bo jest tutaj taka malutka mini kuchnia, jest salon z telewizorem i z kominkiem, tutaj mamy dwie toalety, które są już okupowane, jest jedna sypialnia, jest druga sypialnia i jest trzecia sypialnia, gdzie w sumie w tym domku mamy tylko cztery łóżka. Zobaczcie, ile jest Simów w środku. Reszta z nich jest na zewnątrz i na razie się świetnie bawi, ale to dopiero początek. Zanim przejdziemy dalej i zobaczymy, co się będzie właściwie działo, to chciałam was prosić, żebyście pod tym filmem w komentarzach zadawali mi pytania dotyczące Simsów. Wszystkie pytania dotyczące Simsów, czwórki, jedynki, dwójki, co tylko chcecie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, chcecie porozmawiać o ciekawostkach, mam wam w czymś doradzić, czy naprawić gierkę, to chętnie wam pomogę. Chodzi o to, że dokładnie za tydzień, w piątek, zrobię dwugodzinnego live'a, na którym będę odpowiadała na wasze zadane tutaj pytania. Czyli takie Q&A na temat Simsów, powiedzmy, że poradnik na żywo. Więc po prostu zadawajcie tu pytania, a my już wracamy do naszej rozgrywki. I jak możecie zobaczyć, to na samym początku zawiodły toalety, bo właściwie to wszyscy mają problem z higieną. Ta za to gra sobie w Simsy, pozdro, zarąbista postawa. Ogrodowa kanapa też jest okupowana, a to dopiero jest dzień pierwszy. Jeśli uważacie, że macie mały pokój, to mam nadzieję, że to was pocieszy. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. W ogóle ile tu jest ludu wszędzie, pełno. Najgorsze są te łazienki, gdzie Simowie nie mogą się załatwić ani umyć, bo zawsze jak ktoś wejdzie, to druga osoba mu wchodzi wtedy do toalety. Wielki różowy królik okupuje od kilku godzin kuchnię i nikt totalnie nie może z niej skorzystać, bo stoi on przy lodówce i po prostu zamula. O, nie wierzę, jakie to ciekawe. Wyobraźcie sobie, że dwóch obcych sobie Simów śpi razem w tym łóżku. Po pierwsze, jak oni tam wleźli do tego za małego łóżka, to nie mam pojęcia. A po drugie, że im to nie przeszkadza, że śpią razem, a się totalnie nie znają, bo zazwyczaj nie można tak, po prostu Simowie wolą. O, i tutaj mamy kolejną sytuację, co jest po prostu przedziwne i przezabawne, że ci Simowie totalnie się nie znają ze sobą, a postanowili po prostu spać razem, żeby się tylko wyspać. No, to jest dosyć ciekawa sytuacja. Ja mam z tego niezłą bekę. Zobaczcie, co oni robią. Oni po prostu wychodzą na zewnątrz, żeby zemdlać ze zmęczenia, ponieważ w środku nie mają miejsca, aby to zrobić. I jeżeli tylko wstaną po jakimś czasie, to wracają z powrotem do domku i co chwilę się tak jakby wymieniają. I jest jakaś bójka, kochani. Co się tutaj dzieje? Tu jest jakaś bójka. Nie, poczekaj. Gdzie była ta bójka? Tak jakby, jak wy mogliście się bić na 5 km różnicy odległości między sobą? Oni się znowu biją, oni znowu walczą ze sobą już drugi raz z rzędu. Ej, poczekajcie, co? Przerwali i znowu się biją? Jak to możliwe? Okej, teraz ona wygrała. Ojej, oni mają na maksa negatywne stosunki ze sobą, relacje. To jest Sim Mietek i możemy powiedzieć o nim dużo. Na przykład, że ma dosyć ciekawy outfit, ale z całą pewnością nie możemy powiedzieć, że jest zbyt lubiany. Po pierwsze, to prawie nikogo nie zna, a po drugie, jeżeli już kogoś zna, to zdążył się z nim pokłócić przynajmniej z 3 razy. Wychodzi na to, że Mietek jest najbardziej nielubianym Simem w tym domu. Kochani, stało się, lodówka się popsuła. Lodówka się popsuła, cała kuchnia jest zalana, no i brudna. O, widzę, że tutaj jakiś Sim, jak ty masz na imię? Szymon, próbuje jeszcze posprzątać, bo coś tam mył. Jakimś sposobem jest również zalana sypialnia i wydaje mi się, że to nie jest woda, jeśli wiecie, co mam na myśli. Sypialnia zajęta z jednego brzegu tylko, jak możecie zobaczyć. Do chwili jakiś Sim przychodzi, zastanawia się, czy wskoczyć obok, ale po chwili stwierdza, że chyba ta Simka za bardzo śmierdzi, żeby się położyć obok niej. Ta Simka to
jest Maja i trzeba ją podziwiać za to, że ma na wszystko wyjebongo i pluska się właśnie w basenie i totalnie się nie przyjmuje tym, co się dzieje wokół niej, a wokół niej po prostu Simowe mleją i upadają na ziemię, totalnie wykończeni. Kończy się dzień drugi i postanowiłam troszeczkę zwiększyć level, trudności. Zabieram tą sypialnię, gdzie są łóżka piętrowe, zabieramy to pomieszczenie, dzięki czemu domek staje się jeszcze mniejszy i jeszcze bardziej trudniej będzie się w nim poruszać. Możemy przy okazji zabrać tą małą toaletę. Mietek jest przekoksem, po prostu budzi te simki, jakaś simka tam spi, a on stał tutaj, obudził ją i sam się kładzie do łóżka. I zdążył się położyć, biedny, bo jakaś simka tutaj wlazła. W ogóle jak stoi nad nią, tak wygonił ją, sam się położył spać. To jest Mietek. Jeżeli wyznajecie filozofię życia Mietka, czyli mniej wyrąbane będzie ci dane, zostawcie łapkę w górę. Ten królik nie przypomina już słodkiego królika z bajek, tylko z jakiegoś horroru totalnie. Takiego, który porywa na przykład dzieci albo coś w tym stylu. No kochani, kolejny dzień minął w sumie tak samo, więc myślę, że można usunąć kolejne pomieszczenie i tym razem usuniemy sobie tą sypialnię z komputerem. Znowu jakaś kłótnia i znowu chyba to jest Mietek. Tak, to jest on. Walczył z jakąś... Aha, dobra, czemu oni zawsze walczą dwa razy z rzędu? Sonia i Mietek nie cieszą się nawzajem. I znowu Mietek dostał w pierdziel. Nie wiem, czemu on ciągle starczuje do tych dziewczyn. Jak widzicie, tutaj są kolejne i z wszystkimi w ogóle ma na pieńku. Nie wierzę w to. To wygląda po prostu żałośnie. Oni nie mają miejsca dla siebie. Ten salon jest totalnie okupowany. Oj, ktoś się tutaj przegrzeje na śmierć. Nie wiem, o co chodzi, ale ile dostaliśmy komunikatów. Aha, dobra, oni byli przy tym ognisku tutaj. Tu się ognisko pali i było jakiś komunikat, że mogło, no tak, jak mlejesz przy tym ognisku, to rzeczywiście możesz się przegrzać. No właśnie to zrobiłeś! Nie wierzę! Felix jest aż nadto gorący! Ej, też mi się wydaje, że on jest tu kot na ten film. Zobaczcie na jego spodenki i buty. Okej, jakaś typiarka jeszcze zginęła oprócz niego. Naprawdę zrobiliście to? Nie ma to jak zemdleć przy ognisku. Zobaczcie na to! Ile tutaj ludzi jest! Lubię w Simach to, że w ogóle ich nie znali, ale mają w sobie tyle empatii, że przeżywają to, jakby to była ich własna, najbliższa rodzina. To jest po prostu piękne, oni przeżywają, a tutaj jedna Simka w najlepsze się puszcza. Kończy się kolejny dzień i ja myślę, że to jest idealny moment, żeby zabrać kolejne pomieszczenie. I zabierzmy sobie salon, tylko kurczę, tak teraz myślę, że jak to zrobić, żeby nadal mieli dostęp do innych rzeczy i stwierdziłam, że nie ma co. Zbudujemy sobie taki jeden bardzo mini domek z wszystkim w środku. Taki naprawdę uber najmniejszy na świecie. Będzie on wyglądał tak, że będzie miał tutaj jedną lampę. Zamiast podłogi będzie miał dno piwnicy, jak ja uwielbiam takie post-apo klimaty. Na ścianach oczywiście gazety, a co? Prysznic też się przyda, ale wstawimy ten taki prysznic. Ja nazywam, że to jest... Ja nazywam ten prysznic prysznicem więziennym, bo mi się tak kojarzy. I co jeszcze możemy tutaj dać? No wiadomo, że jakąś lodówkę. No nawet się zmieściła. Czy zrobimy jedno okno? A zróbmy jedno okno przynajmniej, żeby było. No to okno jednak zdecydowanie bardziej pasuje. No i co? I teraz mają tak naprawdę jedno pomieszczenie z wszystkim, czego potrzebują do przeżycia, a zostało ich 29. Jak się to zakończy? Sami zobaczcie. Jak na razie pierwsza uderzyła do łóżka Pamela. Stoi w środku Przemysław, jest jeszcze Mila przy lodówce. O Boże, co się z tobą dzieje? Janusz, przestań! Co się... Janusza nam wykręciło, nie wiem, gdzie on jest. Okej, to jest dosyć dziwne. Oni się zapadają w jakieś bagna? Okej, to jest dosyć odważne. Ktoś po prostu postanowił się wykąpać przy wszystkich i jest to Wojciech. I resztę go nie obchodzi i po prostu zaczął się być przy wszystkich ludziach tutaj. Dobra, przynajmniej jego jedyny nie jest teraz brudny i uwalony jakimś błotem i nie wiadomo czym jeszcze. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, czy wy też byście byli na tyle odważni w takiej sytuacji. Wolelibyście się mu rozebrać i przy wszystkich umyć tak jak Wojciech? Czy wybieracie brud i na przykład spędzenie jest w takim brudzie kolejnego tygodnia? Napiszcie w komentarzu, ja myślę, że to jest kwestia, którą warto przedyskutować. Mamy tutaj wspaniały kontrast. Jest Stanisław, który postanowił się po prostu obnażyć, ale być czystym. I mamy tutaj Simkę, która postanowiła chodzić w brudzie przez tydzień i ma teraz jakąś obrzydliwą wysypkę z zielonymi kropkami na całym ciele i prawdopodobnie zacznie zarażać ją teraz innych Simów. To właśnie się zdarzyłoby z wszystkimi osobami, które w tamtym
w komentarzu napisały, żeby wolały chodzić brudne. Taką byście mieli wysypkę. Ja nie wiem, co ta Simka robi tutaj, na tej drabince, ale wygląda to trochę dziwnie. Trochę wygląda to... Trochę... Co ona robi? Okej, to jest naprawdę dziwne. Właśnie został ugotowany pierwszy posiłek w tym filmie, zrobiony przez Jurka. Jurek go nie wziął, tylko pozostawił na blacie. Zaraz pewnie ktoś mu ukradnie. Tak jest, znalazł się głodny. Mila mu ukradła ten posiłek. Pożar! Co się stało? O nie! Ktoś się pali, Mija się pali, ale na szczęście Kiara ją gasi, także damy radę. Tak, tak, została ugaszona. Całe szczęście. Nie no, ej Hanno, zostałaś ugaszona. Przecież ją ugasili. Jestem totalnie w szoku. Jak to mogło się stać? Ludzie płaczą i mają po prostu żałobę. Oczywiście nie wszyscy, bo tutaj niektórzy sobie śpią i mają troszeczkę bardziej, są obojętni. Ktoś nawet sobie przyniósł jedzenie i teraz siedzi sobie i ogląda to wszystko jedząc. Okazja czyni złodzieja. Szemol postanowił się umyć w czasie, gdy wszyscy inni są zajęci teraz wielką dramą przy ognisku. Okej, kochani, najwyższy level teraz przed nami. A mianowicie, robimy tylko tak, żeby w budynku była tylko i wyłącznie lodówka i nic więcej. Ej, co się stało? Dlaczego ktoś umiera w trybie budowania? Coś mnie omija? Nie wiem, co się stało. Czy to był chyba jakiś błąd, bo nie widzę, żeby... Nie, aha, mroczny kosia się pojawił nagle. Dobra, nie mam pytań. Beata umiera z głodu. Aha, ktoś umiera z głodu. Czy... Od kiedy Simowie mogą umierać w trybie budowania? O to mi chodziło, słuchajcie, tym razem jest tylko taki malutki domek, takie małe pomieszczenie i tylko i wyłącznie na lodówkę. O, dobra, ktoś zginął znowu. Umiera z głodu. Arnie umiera z głodu. Okej, mamy już 2 dedy z głodu, kochani, ale dostęp do lodówki jest. Tam jest lodówka, halo. Czemu nikt nie idzie się najeść? Czemu ona teraz stoi pusta i nieużywana? O, nie wierzę! Ej, ktoś sobie tutaj usmażył piankę do jedzenia. I to była Maja, ta sama Maja, która dostała tą wysypkę. Zobaczcie, jaka ona jest mądra. To jest jedyna najmądrzejsza Simka tutaj. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś sobie coś smażył do jedzenia na ognisku. Brawo dla ciebie. Jednak tutaj... Oj, ktoś umarł następny. O, czy to ona? Pojawił się mroczny kosiarz. Ktoś umarł. Tu jeszcze ktoś leży. Oj, jak to szybko się wszystko wydarzyło. 4 Simów nam umarło, a ciał nikt nie zbiera. Dlaczego? Mamy jeszcze jedną ofiarę, kochani. Znowu Sim zginął. Ej, czy ona go kopała? Nie, ona po prostu się zesiusiała. Sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że ciało nie zostało zabrane. Po raz kolejny. Ktoś się rozebrał do naga. Oni są w szoku, że on się rozebrał. Nie mam pojęcia, dlaczego się rozebrałeś, Jurek. Nie mam totalnie pojęcia, ale wygląda na to, że mroczny kosiarz stwierdził, że nie przyjdzie po te zwłoki. Zobaczymy, czy jednak zmieni zdanie. Nie wierzę, pojawił się mroczny kosiarz po tak długim czasie. I zniknął. Mietek znowu się nawala z jakąś typiarą. I to jeszcze z tą z początku. A tutaj mam 2 ciała, które leżą, które nie zostały zabrane. Kolejna śmierć z głodu. Nic na to niestety nie poradzimy. O, jeszcze jedna śmierć z głodu. Kochani, prawdziwy Armagedon. Zobaczcie, ile Simów nam umarło. I ja myślę, że to jest najlepszy czas na to, żeby w końcu zrobić obstawianie. Jak sądzicie, który Sim przetrwa? Czy będzie to Pamela? Czy może Jan? Czy będzie to Królik? Czy może Jurek? A może Mietek? Może jednak stawiacie na Wojtka? O nie, na Wojtka już nie, bo właśnie umiera. No to może stawiacie na Sonię? I została jeszcze Kiara i Szymon. Na kogo głosujecie? Dajcie znać w komentarzu, który Sim jest waszym czempionem. Kto wygra? I zobaczcie, co się stało. Przyszli sąsiedzi! Przyszli sąsiedzi i patrzą na nas. Jakbyśmy byli w jakiejś klatce. I w dodatku nawet stoi tam sam on, sam Vlad, który przyszedł tutaj. Ale Jurek 2 umarł, więc jak ktoś głosował na Jurka przed chwilą, to niestety przegrałeś, bo Jurek niestety wykitował. O, ale mroczny kosiarz się naprawił, bo zabiera ciało, więc jest jeden plusik. A swoją drogą to kochane, bo nie wiem, czy wiecie, ale sąsiedzi nam przynieśli jedzenie tutaj zostawione i chcieli uratować tych Simów. Mówmy się, że jak zostanie zwycięzca, to wpuścimy sąsiadów z jedzeniem. O nie, Kiera umiera z głodu. Ojej, kochani, 2 czempionów. Pamela umiera z głodu. Dobra, 3 czempionów się pozbyliśmy. Został tylko Królik, została Magda.
został Szymon, został Mietek i została Sonia. Który z nich przeżyje, nie mam pojęcia. O nie, kochani, królik umiera z głodu. Jeżeli ktoś głosował na królika, to niestety przegrał. O kochani, rozpadało się! Jak się rozpadało masakry, że Simowie zaczynają biegać po działce w panice. Boją się chyba deszczu. Mateusz, Janusz umarł. Kochani, bardzo mi przykro, jeżeli ktoś na niego głosował. Para Fit Lovers odleciała w tym momencie. Mroczy Kosiarz przyszedł i zostało nam tylko czterech czempionów. Został Mietek, została Magda, została Sonia i został chyba Szymon, z tego co kojarzę. Tak, także zostało nam czterech czempionów, a tutaj się rozpętała prawdziwa burza. Tutaj dziewczyny postanowiły rozpalić ognisko. Ojej, piór uderzył w nagrobek, ale jazda. Sonia, Sonia umarła z głodu. Ojej, dobra, została tylko najlepsza trójka. Została Magda, Szymon i Mietek. Standardowo Mietek się bije z Magdą teraz, nie? Vlad się pali! Vlad, uciekaj, bo się zjarasz zaraz! Halo, co tu się dzieje? Niech mnie ktoś uratuje! Ci Simowie są nienormalni! Oni się znowu biją, a tam w tle Vlad się naprawdę jara. I chyba nie ma zamiaru wrócić do domu. Szymon jako jedyny jest spokojny i neutralny. Szymon wita się z Vladem! Siema! Okej, on się naprawdę zjarał. Serio? Serio? Jeżeli ktoś miał nadzieję, że to jedzenie sąsiadów nas uratuje, to muszę was rozczarować, bo oni sami je zjedli przed chwilą i nic już nam nie zostawili. Oj, co się dzieje? Kto umiera z głodu? Szymon! Oj, Szymon umarł z głodu. Niewiarygodne! Miecio poszedł do lodówki i chyba będzie jadł teraz sobie coś wyciągać. A nie, on po prostu wyciera. Serio, Miecio, weź sobie coś, chłopie, z lodówki może. Czemu nie chce wziąć? Nie ogarniam trochę tego. No dobra, ale on może wie, co robi. Miecio umarł! O nie, Mietek nie wygrał! Umarł z głodu. Magda wygrała! Kochani, Madzia wygrała! To koniec naszych igrzysk śmierci, naszego eksperymentu. Madzia teraz będzie świętować. Zamówiła masę jedzenia, zaprosiła swoich sąsiadów. I ja dziękuję wam z całego serduszka za oglądanie. Przypominam, że pod tym filmem macie zadawać dla mnie pytania dotyczące Simsów. Jeśli macie jakieś pytania, problemy, pytajcie. Zrobię takie Q&A, poradnik odnośnie Simsów. Dokładnie za tydzień w piątek będzie live od godziny 17 do godziny 19. Zapraszam was już z góry i będę odpowiadała na wasze pytania zadane pod tym filmem. Także pytajcie. Do zobaczenia, hejka. Jeżeli wam się film podobał, to subujcie. Pa!